Lubicie czarny kolor? Ja lubię. To tak słowem wstępu. Dlaczego mnie nie ma? A w sumie nie będę się tłumaczył. Ale dlaczego jestem? Jestem, bo dzisiaj zbudujemy sobie rower elektryczny. No, może nie do końca rower, bo z rowera jest tylko rama i koło i hamulec. Ale można to nazywać e-bike'iem dla celów prawnych. Parametry? 50 km na godzinę. Zasięg co najmniej 60 km. Mierzony przy prędkości 30 km na godzinę. No, to tak słowem wstępu. Jeśli się jeszcze nie zorientowaliście, to jestem Adam. Jestem studentem AGH w Krakowie. I moją pasją jest elektryka, trochę elektronika. Co teraz robię poza studiowaniem? Studiuję mechanikę i budowę maszyn. Na Wimirze. Jak ktoś był, to wie. Ale w wolnym czasie zajmuję się naprawianiem, konstruowaniem i budowaniem różnych pojazdów elektrycznych, zabawek technicznych, elektrycznych. Należę również do koła naukowego na AGH. Jest to EMOTO AGH. Tam od 2 lat budujemy motocykl elektryczny. W tym roku przygotowany na rajd Dakar. Na rajd Dakar nie pojedzie, ale da sobie radę. Brał udział w Megawacie w tym roku. Z dobrym skutkiem, jak na taki pojazd prototypowy. Dobrze, ale no, przechodząc do rzeczy. Co ostatnio robię? Bawię się czymś takim, naprawiam coś takiego, ale nie tylko. Dzisiaj zbudujemy sobie rower elektryczny. Tylko to nie będzie słaby rower elektryczny, tylko na sterydach. Dlaczego? Bo tu jest 1,5 kW mocy, a właściwie no nie. Silnik nie ma mocy, jeśli nie ma sterownika. Tutaj jest silnik, który jest w stanie nominalnie wyciągnąć 1,5 kW mocy. Przy 48 V, no, daje radę, 50 na godzinę. Natomiast resztę części pokażę Wam teraz. Konkurs. Konkurs jest na wybranie najlepszej nazwy na ten pojazd. Piszcie w komentarzach. Dobrze, to może geneza. To nie do końca jest to e-bike. To miała być hulajnoga. Nazwa Nocna Furia lub Słam, bo wygląda jak łabędź. Tutaj ręcznie zaprojektowana i wykonana przeze mnie rama. Zespawana, pomalowana. Tutaj specjalne zaprojektowane miejsce na sterownik i baterię. I tak to miało wyglądać. Tutaj wahacz, mocowanie, koło na łańcuch, koło starczą. Tutaj duże koło, lagi i kierownica. No ale plany się trochę zmieniły. Konstrukcyjnie trochę nie jest tak, jak powinno być. Więc pokażę Wam teraz to, co jest naprawdę i co będzie. Dobrze, pokazałem Wam, czego nie będzie. To teraz, co będzie. A będzie rama rowerowa. Świeżo pomalowana, czarna rama. Stąd to Wasze pierwsze pytanie. To jest zwykła czarna rama rowerowa, była czerwona, zobaczcie na zdjęciu. Od rowera, który ma koła 24 cale. Silnik z kołem ma 20 cali, więc będzie pewien kontrast. Dlaczego czarny? Bo lubię. Również nawiązując, czarny to jest kolor, który każdy mógł wybrać, kupując pierwszego Forda z serii. Założyciel firmy Ford
Pozwolił ludziom wybrać dowolny kolor swojego samochodu pod warunkiem, że był to czarny. Tutaj z obu stron specjalne boksy na elektronikę i baterie i wszystko inne, co bym sobie tam chciał umieścić. Też czarne. Tutaj jest właśnie konkurs dla Was. Wymyślcie nazwę, jak to się ma nazywać. Dobra, robimy. No, to zaczynając od części, które będą nam potrzebne. Sterownik, bateria, rama rowerowa, nóżka, ponieważ pojazd jest dosyć ciężki. Siodełko, ładowarka. Ładowarka na 13S, czyli 48 V nominalnie. Oraz silnik. Silnik jest tam po prawej stronie, to zaraz go pokażę. Tylko się przemieszczę. Silnik, który już widzieliście. Drugie koło. To jest stare koło rowerowe. Po prostu z tego roweru. Bateria się ładuje, więc ją trochę przesunę. Jakieś gniazdko, znaczy jakaś wtyczka do ładowania. I tutaj jest jeszcze okablowanie. Hamulec tarczowy z tyłu. Hamulec szczękowy Shimano Deore z przodu. Klamki hamulcowe. Wyświetlacz. Manetka razem z włącznikiem. No, z drugiej strony są końcówki, które będę musiał przyciąć, skrócić, ponieważ jest ich trochę z zapasem. Bateria. Może coś o baterii. Bateria jest wykonana z ogniw Samsung 18650-29E. Jeżeli kogoś interesują, każdy ma 2900 mAh. Są połączone 4 i dają, no, w sensie 4 w pakiet plus 13 w szeregu. No i mają pojemność około 11,6 amperogodziny i wydajność prądową na poziomie, no, ciężko powiedzieć, nie sprawdzałem jeszcze. Mają wszystkie wtyczki BMS-a. Dwie wtyczki są już spreparowane pod ładowanie i pod zasilanie, więc odkładam ją tu na bok, żeby się ładowała, nie przeszkadzała. Oczywiście będziemy potrzebować trochę kluczy, różnych śrubokrętów, śrubek, więc tu mam te wszystkie rzeczy przygotowane. Nóżka nam niepotrzebna, oczywiście tutaj jeszcze leżą boksy. Żeby nie przedłużać, zaczynamy. Dygresja. Co mamy tutaj w sterowniku? Tutaj może pokażę model sterownika.
Dobra. Co mamy w sterowniku, a raczej czego będziemy używać? Dwie wtyczki od hamulca, a raczej od dwóch hamulców. Czujniki hala temperatury do silnika. Zasilanie sterownika. Tych dwóch wtyczek nie będziemy używać. Jedna z tych wtyczek to jest włączanie cruise control, tak zwany, czyli tempomatu. Drugie to właściwie nawet nie wiem, nie planowałem tego używać, więc to odrzucę. Trzy przewody od silnika. Następnie mamy wtyczkę do wyświetlacza, tą długą. Ta druga to jest z różowym kabelkiem, to jest od stacyjki. I to również nie wiem do czego jest używane, więc nie będę używał. Prawdopodobnie włącza światła, ponieważ można włączyć z poziomu wyświetlacza światła, więc prawdopodobnie to jest to. Ale nie jestem pewien, więc nie chcę tutaj wam nic mówić. Tutaj są trzy wyjścia, z czego jedna wtyczka to jest manetka, czyli trzypinowa wtyczka, manetka czarna. Natomiast jedna z tych wtyczek jest jeszcze do odzysku energii, do kolejnego potencjometru. Natomiast rozmawiając z producentem, nie zalecają używać tej funkcji, więc też jej nie będę używał. Także taka obsługa, raczej zmontowanie tego wszystkiego, to jest banał, który potrafi zrobić nawet pięciolatek. No dobra, sześcio. Więc jeżeli myślicie nad budową własnego roweru, to naprawdę to nie jest nic trudnego. Najtrudniejsze to jest zaprojektować i przygotować sobie ramę pod wszystkie parametry, wszystkie rzeczy. W tym miejscu może widzicie, no raczej musicie widzieć, są pedały, które są specjalnie przewiercone razem z ramą i jest tutaj ośka rowerowa włożona. Przez to te pedały są w jednym miejscu na stałe. Przez co nie będą mi zwisać w dół. Nie ma żadnego łańcucha, więc to będzie stricte napęd elektryczny. Dlatego mówiłem, że prawnie to może się nazywać rowerem, ale tak naprawdę tutaj nie ma nic, co mogłoby jakby bezpośrednio wskazywać, że jest to rower. Z tej strony nic nie ma, żadnych modyfikacji, oprócz nakładek dystansujących, które sobie wyciąłem na laserze. Natomiast z drugiej strony wam już pokażę, tylko obrócę rower. Dobrze, z drugiej strony już wam pokazuję. Mamy hamulec tarczowy, a żeby był hamulec tarczowy w tym miejscu, to musiałem wspawać cały ten element razem z dziurami i miejscem po prostu na ten hamulec. Ponieważ ta rama jest dosyć starego typu i ma przygotowane jedynie uchwyty na klocki, na hamulce klockowe, tak? Szczękowe. Dlatego musiałem ten element dospawać, on już jest ładnie pomalowany. Tutaj, żeby nie przeszkadzało, żeby kabel nie wpływał na ruch obrotowy tarczy, no trzeba to trochę wyciągnąć w tą stronę, więc będzie to tutaj przypięte czarną trytką, nie będzie nic widać. Dobrze, myślę, że to tyle, lecimy dalej.
Prawie mam skończony. Brakuje jeszcze tylko hamulca tylnego. Muszę go wyregulować, co mi trochę zajmie czasu. Elektronika jest spakowana do środka. Kabelki są ładnie ułożone. Tutaj jeszcze będą pewne poprawki. Muszę użyć peszla, który tam jest. Ale no, to będę dopiero robił, jak już wszystko wyjeżdżę. Dopasuję dokładnie manetki do manetek. Tutaj jeszcze założę sobie osłony. Ale możemy sprawdzić, czy działa, bo silnik już jest podłączony. Włączamy raz, przytrzymujemy dwa i uwaga, wszystko się pali. Możemy zmienić bieg. Mamy aż 5 biegów. Piąty bieg to jest właśnie to 50 na godzinę. Natomiast pierwszy bieg jest to 25-26 km na godzinę, co jest właśnie tą taką granicą dopuszczalności rowerów elektrycznych na drogę. Oprócz tego, z takich ciekawostek, mogę wam pokazać, a może nie, jedną ręką tego nie zrobię teraz. Ten silnik ma naklejkę 250 W. Ciekawe, nie? Ogólnie cały rower jest czarny, jak już widać. I teraz, patrząc na to, proszę mi wymyślić nazwę. Dla zwycięzcy będzie nagroda. Niespodzianka. Cały rower zrobiony. Jeden dzień. Ale tak naprawdę to nie był jeden dzień, tylko było raz, dwa, trzy, cztery, pięć dni. Pięć dni można zrobić od zera. Cały rower elektryczny. To jest tak proste, że mogłoby to zająć naprawdę tylko dwa dni, gdybym nie musiał malować ramy, gdybym nie musiał tworzyć obudowy na baterię. Ale musiałem. Dobrze, omówmy, co tutaj jest, chociaż większość z was już zauważyła, czego, co jest, czego nie ma. Omówmy, co jest i czego jeszcze brakuje. Dobrze. Jest bateria, jest sterownik, jest monitor, są hamulce, jest gaz, są koła, jest silnik, jest wszystko. Ale nie ma czego. Światła będą zrobione tu. Reflektory do przodu, z tyłu czerwone światło. Do tego będzie... Co tu jeszcze miało być? No, o właśnie, wiem. Tutaj, jak zauważyliście, jest zabudowana z lewej strony bateria, ale nie ma żadnego portu na ładowanie. To dlatego, że idzie do mnie dopiero ładowarka do tej baterii z oryginalną wtyczką i dopiero wtedy, kiedy będę miał oryginalną wtyczkę, to albo w tym miejscu, albo tam od tyłu będzie zamontowany port. Co mi się nie podoba, to białe trytki, wszędzie białe trytki, brzydkie to strasznie, ale będzie to zmienione, jak już sobie je załatwię, bo w danym momencie mam po prostu białe.
Dodatkowo jeszcze przewody do peszla poukładać. Przewód od hamulca zamiast tutaj na trytce, to tu jest specjalny na gniazdo, tylko musiałbym przyciąć tą czarną, ten czarny oplot. Ale w tym momencie rower jest sprawny do jazdy, sprawny i gotowy do jazdy. Nie będę nim jechał, bo jest już zimno, ale będzie naprawdę świetna zabawa. Jeszcze raz zobaczmy. Obsługa, może pokażę, co tu jest. Tu są biegi, a raczej poziom prędkości, prędkość, dystans. Dystans przejechany w danym momencie. Napięcie na baterii, temperatura silnika.